Strażnicy miejscy znaleźli zwłoki 45-letniego bezdomnego mężczyzny w boksie śmietnikowym na Podzamczu. Nie wiadomo, co było przyczyną jego śmierci. O bezdomnych koczujących w sypie śmieci w jednym z budynków przy ulicy Poselskiej strażników miejskich poinformował pracownik firmy sprzątającej. W sypie miały przebywać osoby bezdomne, przez co pracownik nie mógł posprzątać pomieszczenia. Skierowałem tam patrol Straży Miejskiej, który stwierdził rzeczywiście przebywanie dwóch osób, przy czym jedna z osób, widząc patrol, zaraz się oddaliła, a z kolei druga nie reagowała w ogóle na żadne wezwania funkcjonariuszy. Funkcjonariusze, podchodząc bliżej, stwierdzili, że osoba jest sina, sztywna i nie dająca żadnych oznak życia. Następnie w kontakcie z patrolem, który był tam na miejscu, wezwałem karetkę pogotowia i powiadomiłem policję komisariatu tutaj na Podzamczu numer 1. Bezdomny w wieku około 45 lat był znany strażnikom miejskim. Trudnił się zbieractwem i żył z tego. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane. Wykaże je dopiero sekcja zwłok.